witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z drugim odcinkiem serii Storytime. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o mojej poprzedniej pracy, jak ją znalazłam, dlaczego z niej zrezygnowałam i co mi się w niej nie podobało, a co było fajne. Bo oprócz tego, że było kilka niefajnych incydentów, to z pracy ogólnie byłam zadowolona. Jak pewnie pamiętacie, niestety miałam taką umowę, że byłam zobowiązana tajemnicą i nie mogłam Wam na kanale nic o tej pracy opowiadać. Miałam nawet taki zapis, że nie mogłam mojej rodzinie wypowiedzieć, ile zarabiam, więc ta umowa była po prostu kosmiczna. Ale jeszcze jedno, jeżeli usłyszycie jakąś dziwną muzykę w tle, to po prostu ktoś na osiedlu puszcza muzykę klasyczną na cały regulator. Wszyscy, całe osiedle musi tego słuchać. I mi ogólnie muzyka klasyczna nie przeszkadza, ale boję się, że może mi lekko w tym filmie zagłuszyć. Być może będziemy mieli po prostu fajny podkład, oby i oby mnie było dobrze słuchać. A teraz może już przejdźmy do samej historii. Jak pewnie pamiętacie, znalazłam tą pracę na jesieni 2016 roku, po bardzo, bardzo dużej przerwie w mojej karierze, ponieważ prawie 2 lata nie pracowałam. Było to związane z tym, że po prostu nie szukałam pracy. Skupiłam się wtedy na YouTubie i troszeczkę na sobie, bo miałam trochę problemów osobistych. I w momencie, kiedy stwierdziłam, że to jest ten dobry moment, stwierdziłam, że pójdę do pracy. Poprzednią pracę znalazłam bardzo szybko i nie miałam z tym żadnego problemu. I to też muszę zaznaczyć, że udało mi się to troszeczkę przez znajomości, ponieważ miałam znajomych, którzy tam pracowali i którzy po prostu stwierdzili, że a słuchaj, jak szukasz pracy, to wyślij e-mail do naszego sekretariatu, może Ci się uda. Trafiłam do firmy, która była nastawiona na przyjmowanie osób niepełnosprawnych. W tej firmie tylko i wyłącznie właścicieli byli osobami zdrowymi, wszyscy pracownicy byli osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności. I jak ja się o tym dowiedziałam, to powiem Wam szczerze, że miałam troszeczkę takie mieszane uczucia, bo nigdy nie chciałam pracować właśnie w takiej typowej firmie dla osób niepełnosprawnych, bo zazwyczaj wiem, że takie środowiska są ciężkie do czasami przejścia, one są specyficzne i jak pewnie zauważyliście, są osoby niepełnosprawne, które są bardzo fajne, pozytywne, otwarte i aktywne, ale część osób niepełnosprawnych jest skupiona na sobie, zamknięta i troszeczkę nieprzystosowana do kontaktów międzyludzkich i stąd miałam takie małe obawy, ale stwierdziłam, że spróbuję. Pracowałam w bardzo dużej firmie, niestety nie podam Wam nazwy, bo nie chcę mieć tutaj problemów z tą firmą, mimo że już mnie nic z nią nie wiąże i umowa wygasła, ale wiecie, powiem chać na zimne. Pracowałam w ogromnej firmie, która miała kilka działów i każdy dział zajmował się czym innym. I ja pracowałam na dziale obsługi klienta, jak wiecie, telefonicznej, ale już Wam wyjaśnię, co to było. To było coś takiego, że ja byłam zatrudniona w mojej firmie, ale moja firma jakby obsadzała stanowiska w DPD i oficjalnie pracowałam na linii DPD i to nie była typowa infolinia, bo ja nigdzie nie dzwoniłam, nie wykonywałam połączeń, no chyba, że odzwaniałam do klienta, jak coś sprawdziłam, ale przyjmowałam połączenia, które przychodziły od klientów biznesowych, czyli po prostu od firm. I bardzo często firmy nadawały przesyłki, bo w tej chwili DPD wygląda tak, że nadajecie przesyłki przez stronę internetową, ale właśnie w 2016-2017, kiedy pracowałam, nadawało się przesyłki telefonicznie. I powiem Wam szczerze, że ta praca podobała mi się, ale była bardzo męcząca. Potrafiłam zrobić dziennie od 60 do 80 połączeń w ciągu 5 godzin, bo 5 godzin odbierałam mniej więcej właśnie telefony i reszta to była już przerwa i potem takie konferencje wewnętrzne, wiecie, szkolenia i tak dalej. I cały czas były szkolenia, praktycznie co tydzień coś się zmieniało. Wiecie, bywało tak, że poszliście na tydzień urlopu, kiedy wróciliście, nie mogliście wejść bezpośrednio na swoją słuchawkę, ponieważ trzeba było się czegoś doszkolić i to było strasznie stresujące. Dodatkowo nie będę ukrywać, że przy 5 godzinach notorycznego gadania no wysiadało mi gardło i z tego powodu też musiałam zrezygnować ze śpiewania na jakiś czas, bo po prostu nie byłam w stanie ani śpiewać, ani dłużej mówić. Miałam też problem, nie wiem, z prowadzeniem live'ów, z nagrywaniem dla Was filmów, bo często te filmy były ucinane, robiłam sobie przerwę na gardło. Następnym minusem było właśnie to, że to była niby obsługa telefoniczna klienta, wyglądało to prawie jak infolinia, bo było bardzo często tak, między godziną już 10 a tą 13, że ja kończyłam jedno połączenie i zaraz ktoś dzwonił. Wiecie, to było ułamki sekund.
Dodatkowo oczywiście, jak to bywa w takich firmach, liczył się czas, który mieliście na rozmowę. Im niżej, tym lepiej, jeżeli chodzi o czas, im krótsza rozmowa, tym byliście chwaleni. A bardzo często było to na przykład tak, że musieliście za jednym telefonem zarejestrować załóżmy 3 przesyłki. I to było zupełnie bez sensu, bo co prawda klienci mieli swoje numery i kiedy bieliście te numery i był odbiór od klienta, no to mieliście ten adres już wbity do komputera, ale wszystkie adresy, na które szły paczki, trzeba było pisać ręcznie i to było strasznie męczące, bo trzeba było bardzo szybko pisać, trzeba było mieć bardzo dobry słuch i trzeba było znać przeróżne dziwne miejscowości, przeróżną dziwną pisownię nazwisk i nie będę ukrywać, że nawet ja, jako osoba, która się dość orientuje w tym temacie, bardzo często pytałam się, jak, nie wiem, prosiłam o przenotowanie nazwiska czy ulicy, bo czasami są takie miejscowości i takie ulice, że człowiekowi włosy w dęba stawały. Dodatkowo, wiecie, jak mieliśmy za jednym telefonem 3 czy 4 przesyłki, to wam wychodził czas połączenia 10 minut, załóżmy, a przeważnie taki czas to jest 2-3 minuty. Już mieliście telefon, dlaczego takie długie połączenie, czy coś było nie tak, czy mieliście jakiś problem i cały czas tak naprawdę byliście na kontrolowanym. Dodatkowo przerwy były bardzo restrykcyjne i bardzo policzane. Ja w tej chwili w mojej obecnej pracy mam tak, że jeżeli nie wiem, zrobię sobie nagle dłuższą przerwę, załóżmy nie 15-minutową, tylko 25-minutową, to nie ma z tym problemu, przychodzę wtedy, wiecie, do komputera i zostaje te 10 minut dłużej i nikt nie ma z tym problemu. Jeżeli nie wiem, komputer mi się dłużej uruchamia, wejdę do pracy 5 po 9 czy tam 5 po 10, też nie ma problemu, po prostu zostaje te 5 minut dłużej albo sobie liczam z przerwy. I to jest właśnie dla mnie takie zdrowe podejście do pracownika, a niestety tutaj trzeba było być najlepiej zalogowanym 5 minut szybciej. Dodatkowo pracowałam od 8 rano, a mój mózg nie pracuje o 8 rano. Ja jestem typowym nocnym zwierzęciem, a jeszcze jak teraz pracowałam, bo jak ja pracowałam, to nie było możliwości zmiany poobiedniej, bo teraz słyszałam, że taka zmiana jest. To niestety, wiecie, ciężko było przyjmować połączenia o poranku 8 o 9. Wiecie, i być rozgadaną, ogarniętą, kumającą wszystko i w ogóle to było bardzo stresujące. Dlatego też bardzo często szłam na zwolnienie, bo po pierwsze, moje gardło wysiadało, ja nie byłam w stanie mówić tyle czasu bez przerwy. Był problem nawet, żeby się napić gorącej herbaty, bo tak jak wam mówiłam, czasami między jednym połączeniem a drugim połączeniem było 30 sekund przerwy. Nie zdążycie w tym czasie wypić gorącej herbaty, nawet jeżeli wam ktoś ją doniesie do biurka. Dodatkowo bardzo źle na mój słuch wpływało to, że byłam cały dzień w słuchawkach i bałam się troszeczkę tego, że niestety mój słuch na tym ucierpi, bo wiecie, ja mam w tej chwili bardzo, bardzo dobry słuch, a to dlatego, że o niego bardzo dbam. Nie włączam głośno muzyki, nie słucham muzyki zbyt często na słuchawkach. Zawsze staram się, żeby ten poziom dźwięku był dostosowany do sytuacji, żeby nie był za cicho, czy żeby nie był za głośno. I niestety moja choroba cechuje się tym, że z wiekiem może ten słuch się pogarszać. Ja w tej chwili na szczęście mam bardzo dobry słuch i szczerze mówiąc miałam naprawdę ogromne obawy, że trzymając tak naprawdę 7 godzin słuchawki na uszach, bo na szkolenie jak też trzeba było mieć słuchawki, to po prostu mój słuch na tym bardzo cierpi. Tym bardziej, że były różne dźwięki, wiecie, otoczenia, trzeba było skupiać się, żeby czasami klienta usłyszeć i to było bardzo, bardzo takie stresujące. Dodatkowo, kiedy byliście przeziębieni, zaziębieni, kichaliście, kaszleliście, nie wiem, mieliście katar, dudniliście przez nos, to nie mogliście pracować na jego linii, bo klient by was nie zrozumiał. Nie można było przerwać połączenia co 30 sekund kichnięciem i trzeba było po raz kolejny iść na zwolnienie. Wiecie, teraz jak byłam już zaziębiona w tym tygodniu, ale pracowałam bez problemu, ponieważ jak wystawiałam faktury czy rachunki do zamówień internetowych, nikomu to nie robiło, że byłam zaziębiona. I czasami, wiecie, jesteście po prostu tak przeziębieni i możecie iść do pracy, możecie różne rzeczy wykonywać. Niestety ja w tym momencie nie mogłam pracować, bo po prostu miałam takie wytyczne, że w takim stanie nie można pracować. I to było bardzo, bardzo denerwujące. W efekcie, kiedy na przykład miałam w lecie alergię, w zeszłym roku miałam bardzo silną alergię, to też mnie dyskwalifikowało. Potem były cały czas pretensje, że wiecie, że ja mam alergię i że to w sumie tak nie powinno być, nie powinnam tu pracować i tak dalej.
Ale teraz może przejdźmy do plusów. Mi ogólnie praca się podobała, była rozwojowa i też byłam pokazywana jako praca, w której można się rozwijać, wiecie, w której można awansować. Kiedy jeżeli się przykładamy, możemy zejść, wiecie, po szczebelkach coraz wyżej. Niestety okazało się to nie do końca prawdziwe. Ja pracowałam półtorej roku i praktycznie nic nie osiągnęłam w tej pracy. Chociaż miałam bardzo dobre wyniki, byłam cały czas chwalona, miałam bardzo dobre czasy połączeń, miałam bardzo dobrą prawidłowość zapisywania adresów. Praktycznie nie popełniałam błędów. Dodatkowo, wiecie, miałam dużą ilość przyjmowanych połączeń, jeżeli chodzi o przedziały czasowe. To mimo wszystko nie było możliwości rozwoju. Co prawda, w pewnym momencie pojawiła się taka szansa, żeby przejść po prostu na jakby wyższy poziom takiej, tej, nie wiem, pseudoinfolinii, bo to nie była taka typowa infolinia, bo ja wam zawsze powiadam, że nie pracuję na infolinii, tylko żeby po prostu przejść już do weryfikacji, że czasami jak, nie wiem, dzwonicie i się pytacie, gdzie jest wasza paczka, to jest jakby kolejny szczebel DPD i żeby przejść na ten szczebel jako jedna z pierwszych, pojawiła się taka szansa. Niestety potem się okazało, że jednak stwierdzono, że nie, że ja jednak dobrze, żebym była na tej infolinii, bo ja dużo obsługuję, no to wtedy przyjmę dużo klientów i tak dalej, i tak dalej. I nie będę ukrywać, że też mój zapał do pracy spadł w momencie, kiedy pojechałam na spotkanie integracyjne. Bo niestety dowiedziałam się, że osoby są zatrudniane również bez matury, wiecie, zaraz po liceum, czy też po jakiejś szkole zawodowej. I ja tutaj jakby nie dyskwalifikuję ludzi i oczywiście cieszę się, że osoby, które miały niższe wykształcenie, też miały szansę na pracę, na zarabianie, na rozwój i na robienie czegoś w życiu. Ale kiedy dowiedziałam się, że ich pensja jest taka sama jak moja po studiach, to wiecie co? Powiem, że przy takich warunkach pracy, przy takich wynikach, z takim wykształceniem poczułam się niedoceniana i to nie chodzi o to, że chciałabym zarabiać miliony. Myślę, że chyba każdy chciałby mieć adekwatną wypłatę co do swoich umiejętności, kwalifikacji i stanowiska. Ja niestety poczułam się tak naprawdę jak w molochu, wiecie, jak w takiej jakiejś wielkiej fabryce, gdzie nieistotna jest moja osoba, tylko po prostu jestem kolejnym szarym lukiem, który obsługuje klientów biznesowych. Kiedy okazało się, że nie jestem w stanie się przenieść na inny dział, chciałam przejść po prostu na pół etatu, bo widziałam, że cały etat plus YouTube to jest za dużo dla mnie. Mój organizm zaczął stawiać mi granice. Jak pewnie wiecie, zaczęłam bardzo intensywnie chorować. I to też był właśnie czynnik, który powodował, że chciałam sobie zmniejszyć ten wymiar pracy. Okazało się, że nie ma możliwości pracy na pół etatu. Dodatkowo okazało się, że też nie ma urlopów bezpłatnych, bo w momencie, kiedy moje nerki ze stresu, który po prostu był na tej infolinii, o czym wam jeszcze opowiem za chwilę, zaczęły wysiadać, chciałam po prostu przejść, nie wiem, na miesiąc, na dwa, na trzy, na urlop bezpłatny, taki super bezpłatny i wiecie, wrócić za 3 miesiące po prostu do pracy, kiedy podleczę swoje nerki. Okazało się to niemożliwe, bo usłyszałam, że w tej firmie nie ma urlopów bezpłatnych. Dlatego też właśnie byłam na zwolnieniu. Wiecie, nerki mi dawały taką możliwość pójścia na zwolnienie i tutaj nie było to żadnym przewinieniem, ale nie chciałam być cały czas na zwolnieniu, bo czułam się z tym bardzo źle, bo wiecie, to z nerkami jest tak, że nie wiem, 2 dni wam nic nie jest, 3 dnia umieracie przez swoje 4 godziny. I nie do końca czułam się dobrze, będąc na zwolnieniu cały czas. Wolałam być po prostu na bezpłatnym urlopie i zobaczyć, czy jak ta sytuacja się rozwinie. I potem, kiedy zaczęłam być na tym bardzo długim zwolnieniu, zaczęły pojawiać się problemy. Najpierw zaczęło się pojawiać propozycje, żebym kupiła drugi komputer, drugiego laptopa. Co mnie bardzo, bardzo zdziwiło, a potem, bo mam bardzo dużo znajomych w tej firmie, okazało się, że to nie była tylko propozycja do mnie, dlatego też większość moich znajomych zrezygnowała z pracy w tej firmie, bo po prostu zaczęło być mówione wprost, że do pracy powinien być osobny komputer, bo tam są dane klientów. Ja nie miałam na dysku żadnego pliku z żadnymi danymi osób prywatnych czy firm i to wszystko było w tak zwanej chmurze. Ja się po prostu do tej chmury logowałam. Mimo wszystko okazało się, że wiecie, że dobrze by było, żebym kupiła sobie nowy laptop i najlepiej, wiecie, kiedy mówiłam, że nie mam na to środków, to było oj spokojnie, przecież teraz są takie fajne raty. Chyba nie muszę mówić, jak zareagowałam. I tutaj ja też nie będę ukrywać, że znam firmy i mam
znajomych, którzy pracują zdalnie, którzy od firmy dostali laptopy, którzy od firmy dostali telefony i są to sprzęty służbowe. W momencie, kiedy kończą współpracę, muszą to wszystko odesłać. I jeżeli firma wymaga coś takiego, to podejrzewam, że chyba powinna zainwestować w sprzęt dla swoich pracowników. I to było dla mnie takie bardzo niesmaczne, wymuszenie brania laptopa na ratę albo pożyczki, żeby kupić sobie laptopa, tylko właśnie dlatego, żeby pracować w firmie, gdzie pensja nie jest za wysoka, to jakoś mi się po prostu nie zgrywało. W końcu zaczęłam dostawać takie informacje, że w sumie bez tego osobnego laptopa to w sumie to nie mam co wracać do pracy, bo to jest bez sensu. I powiem szczerze, że to mnie bardzo wkurzyło. I moi znajomi przeszli przez to samo i też czuli się bardzo niesmacznie w tej sytuacji. I to było takie troszeczkę niestosowne według mnie. Ale cóż, tym bardziej, że kiedy podpisywałam umowę na 2 lata, nic nie było mówione o tym, że powinna mieć osobny sprzęt. Bo w tym momencie bym tej umowy nie podpisała i po prostu bym zrezygnowała po pół roku. Kolejną rzeczą, która była taką wisienką na torcie, okazał się ten kanał, który oglądacie. Ja nigdy nie ukrywałam, że mam kanał na YouTubie, zawsze mówiłam o tym otwarcie. I w czasie rozmowy kwalifikacyjnej powiedziałam, że ja do tej pracy przyszłam tylko po to, żeby sobie dorobić i że chciałabym się rozwijać w zupełnie innym kierunku. Jeżeli by otworzono właśnie dział jakiś z filmem, z grafiką, z fotografią, to bardzo chętnie bym po prostu tam przeszła. Ale że moim priorytetem zawodowym w tym momencie jest YouTube i że chciałabym po prostu swój kanał rozwijać. Zawsze to podkreślałam i nigdy tego nie ukrywałam. Nagle po prawie po roku pracy okazało się, że mój kanał na YouTube jest jakimś problemem. Wprost moja przełożona powiedziała mi, że dobrze by było w sumie, żebym posłuchała wszystkie filmy z internetu, żebym skasowała ten cały kanał, bo to nie jest dobra reklama dla firmy. W tym momencie po prostu opadła mi szczęka, tym bardziej, że ja nigdy na kanale nie podałam nazwy firmy, nigdy nie mówiłam, gdzie pracuję, nawet nie mówiłam, że pracuję w jakiejkolwiek firmie kurierskiej. Nic nie podkreślałam, że jest to firma dla osób niepełnosprawnych. Nie było możliwości, żeby po prostu skojarzyć moją osobę z konkretną firmą i nagle usłyszałam, że jest to bardzo zła reklama i że w sumie to jest głupie hobby i powinnam to skasować, powinnam zacząć podchodzić poważnie do życia, to powiem wam szczerze, że w tym momencie, w czasie tej samej rozmowy stwierdziłam, że ja w tym momencie rezygnuję. W tym momencie, kiedy skończy mi się zwolnienie, ja wysłałam wypowiedzenie do firmy i nie chcę mieć do firmy nie chcę mieć nic wspólnego z tą formą zatrudnienia i z tą firmą. I wiecie co wtedy usłyszałam? Że marnuję swoją życiową szansę, że nigdzie indziej nie znajdę pracy jako osoba niepełnosprawna, że to jest pochopna decyzja dla jakichś głupich filmików, których i tak nikt nie ogląda. I powiem wam szczerze, że miałam ochotę normalnie dokonać jakiejś zbrodni, jak usłyszałam coś takiego, bo nie lubię, kiedy ktokolwiek wtrąca się w czyjekolwiek życie prywatne. To, co ja robię po godzinach, to przecież jest moja własna sprawa i mogę tak naprawdę nawet, nie wiem, imprezować, pić cały, powiedzieć całą noc, bylebym po prostu w godzinach pracy była dostępna, była produktywna i dobrze wykonywała swoją pracę. Reszta nikogo nie powinna tak naprawdę interesować, a w tym momencie niestety poczułam się potraktowana bardzo źle, bardzo przedmiotowo i tak z góry i powiem szczerze, że już nie miałam ochoty się męczyć. Dodatkowo miałam wam wspomnieć o stresie. Była to praca naprawdę stresująca. Jak wiecie, praca z ludźmi jest czasami okropna. Na przykład miałam 10 fajnych telefonów, przemiłych pań, które życzyły mi miłego dnia, które powiedziały, że jestem bardzo fachowa, że bardzo fajnie przyjęłam ich zlecenie. Po czym zadzwonił ktoś, który na dzień dobry zaczął na was wrzeszczeć, że kurier zgubił jego przesyłkę, że on pójdzie do sądu i że co ja tam wiem, jestem głupia i tak dalej. I takie telefony się zdarzały. Miałam nawet przypadki, że osoby pijane dzwoniły zarejestrować przesyłkę. I wiecie, bo się nagle okazało, w szczególności w grudniu, że były wigilie w firmie, jakieś tam konkretne, ale nagle sobie ktoś przypomniał, że musi jeszcze nadać przesyłkę. Dodatkowo grudzień to była jakaś masakra. W grudniu potrafiłam odebrać nawet 120 połączeń, więc
to było coś masakrycznego. Ja nie wiem, jak ja wtedy pogodziłam pracę i vlogmas. To był jakiś hardcore. No ale oczywiście w styczniu to odchorowałam, bo później w styczniu nie było praktycznie w ogóle filmów i byłam dużo na zwolnieniu, bo mój organizm nie dał rady. I muszę wam powiedzieć, że miałam taką lekką obawę, że nie znajdę pracy, że to będzie problemem. Dodatkowo, wiecie, ta sytuacja z narkami wtedy wyglądała nieciekawie, bo było mi mówione, że prawdopodobnie będę miała operację, a już wtedy byłam chyba 4 miesiące na zwolnieniu i wiedziałam, że 2 miesiące po operacji się nie wykuruję, więc niestety musiałam zrezygnować z pracy, bo wiedziałam, że mi po prostu zbraknie tego zwolnienia i też już nie chciałam mieć potem w tych tekstach nic wspólnego. I odchodziłam z tej pracy z jednej strony z duszą na ramieniu, a z drugiej strony z taką wielką ulgą, że pozbyłam się balastu, który mi ciążył, który mnie ogranicza, który nie pozwalał mi się rozwijać. Nie pojechałam też właśnie w zeszłym roku na wakacje, bo niestety nie dostałam dobrego urlopu. Dostałam urlop wtedy, kiedy była najgorsza pogoda, więc to było coś strasznego. Miałam bardzo krótki urlop, który nie spasował mi z moimi znajomymi, z którymi zawsze jeżdżę na wakacje, więc praktycznie nigdzie nie mogłam się ruszyć. Całe lato pracowałam i jeszcze w pracy coraz częściej pojawiały się problemy techniczne. Nie można się było zalogować, nie można było odbierać telefonów, nie można było tworzyć etykiet. I wszystkie te problemy były zwalane na pracowników. Była to praca w ogromnym stresie, dlatego też z niej zrezygnowałam. Osoby, które mnie oglądają regularnie, pewnie dobrze o tym wiedzą, ale tutaj napomknę, jeżeli jesteście nowi. Po kilku miesiącach, około 3-4, jak podleczyłam swoje nerki, zaczęłam szukać pracy i po miesiącu znalazłam pracę w sklepie internetowym na pół etatu, tak jak chciałam, z ruchomymi godzinami pracy, z możliwością wzięcia urlopu w każdym momencie praktycznie, z możliwością odpracowania tego urlopu w formie dodatkowych godzin. Nie trzeba sobie, wiecie, brać z dzień wolnych czasami, tylko można sobie godzinkę dłużej po dzień każdego dnia pracować i nie ma z tym problemu. Z bardzo fantastyczną atmosferą w pracy. Pracą, która nie jest stresująca, pracą, przy której słucham muzyczki, gdzie mogę rozmawiać przez telefon, gdzie mam osoby, które jak nie wiem co zrobić, mi zawsze pomagają. I jak widzicie, nie dajcie się wkręcić, jeżeli jesteście osobami niepełnosprawnymi, że nigdzie indziej nie znajdziecie pracy. Ja miałam czasami po 3 telefony, kiedy wysyłałam CV. Da się znaleźć pracę, tylko trzeba umieć szukać. Ja nagrałam wam film, jak znaleźć pracę, podlinkuję wam go u góry. I powiem wam szczerze, że z perspektywy czasu rezygnacja z tamtej pracy to była najlepsza rzecz, jaką mogłam zrobić w życiu. Dajcie mi znać, czy pracowaliście kiedyś w jakiejś firmie kurierskiej. Może pracowaliście w DPD i dobrze wiecie, o czym mówię. Jestem ciekawa, czy mieliście takie doświadczenia. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie, dlaczego z tej pracy zrezygnowałam, dlaczego tak często bywałam na zwolnieniu i co tak naprawdę się działo, o czym nie mieliście w sobie pojęcia. W tym momencie bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!